Serdecznie Państwa witam na co tygodniowym serwisie informacyjnym. Jak zwykle to, co nas najbardziej interesuje, to stan epidemiologiczny w naszej gminie. Trzeba powiedzieć tak, że ilość osób się nam nie zwiększyła, mamy 7 osób, z tym, że mamy dobre informacje, bo 3 osoby zostały wyleczone, 2 osoby są hospitalizowane i 2 osoby są w izolacji domowej. Ponadto mamy 5 osób, które są w kwarantannie domowej i 3 osoby w kwarantannie granicznej. Jak wiemy, przepisy się zmieniły i w tej chwili kwarantanny graniczny już prawdopodobnie nie będzie. Są to już ostatnie osoby, no bo już po prostu nie jest ona wymagana. Pomimo tych dobrych informacji, chciałbym jednak zaapelować o dalsze przestrzeganie przepisów, przestrzeganie zakazów, dostosowanie się do wymogów, żebyśmy nie zmarnowali tych wyrzeczeń, które żeśmy ponieśli do tej pory, i żeby jednak tą ostrożność zachować na wszelki wypadek, bo wiemy, że sytuacja jest dosyć poważna. Kolejne sprawy, no to przede wszystkim Państwo wiecie, oświata, otwieramy jakby kolejny etap, jeśli chodzi o oświatę. Tym razem klasy od 1 do 3, w klasach od 1 do 3 będą się mogły odbywać zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. To oczywiście są zajęcia pod takim względem reżimu sanitarnego i one się, to nie będą typowe zajęcia. Oczywiście trzeba uzgodnić z nauczycielami, z dyrekcją pobyt tych naszych dzieci. W związku z tym będziemy, proszę się kontaktować z dyrekcją w tej sprawie. Ponadto od nowego tygodnia, który będzie od 25 maja, będą mogły być przeprowadzone konsultacje z uczniami klas ósmych. W tym przypadku dyrektorzy przygotowują harmonogramy, natomiast nauczyciele w porozumieniu z rodzicami będą się kontaktować co do szczegółów poszczególnych konsultacji. I tutaj zachęcamy do tych konsultacji. One mogą być różne, mogą być bezpośrednie, mogą być też online, więc takie już szczegóły to proszę uzgadniać z nauczycielami i z dyrekcją szkół. Jeśli jesteśmy przy oświacie, to chciałbym Państwa poinformować, że jako samorząd, jako gmina złożyliśmy kolejny wniosek o zakup komputerów. No i jak dobrze pójdzie, to już będziemy mieć 65 komputerów otrzymanych z ministerstwa na kwotę około 155 tysięcy. W związku z tym no, nasza gmina wzbogaci się o te komputery, a co najważniejsze, nasze dzieci będą miały możliwość prowadzenia zajęć online i mam nadzieję, że już nikomu nie będzie z tego tytułu brakowało sprzętu, żeby można było te zajęcia dobrze prowadzić. Następnie chciałbym Państwa poinformować, że z inicjatywy radnych i sołtysów wsi Dobrocież i Wojakowa zostało przygotowane pismo skierowane do Starostwa Powiatowego w Brzesku. To pismo było potwierdzone wieloma podpisami mieszkańców i było na temat przygotowania i wykonania remontu drogi powiatowej Wojakowa-Sechna. Wstępne informacje mieliśmy takie, że jednak nie uda się nam tego zrobić, jednakże podjęliśmy konkretne działania, intensywne działania. Wystosowałem pisma do pana starosty, przedstawiając mu argumenty, mocne argumenty, ale oczywiście prawdziwe. I myślę, że w jakim stopniu to pana starostę przekonało. Otrzymaliśmy wczoraj pismo, że odcinek drogi Wojakowa Dobrocież do skrzyżowania będzie złożony do Funduszu Dróg Samorządowych na kolejne lata. Natomiast część pozostałego odcinka może być zrealizowana w ramach środków powodziowych z tego względu, że ten odcinek jest zakwalifikowany w stratach powodziowych. W związku z tym jest dobra informacja dla mieszkańców tych dwóch miejscowości, ale myślę, że w całej gminy naszej Iwkowej, natomiast myślę, że też gminy Laskowa, bo wiemy, że ta droga łączy zarówno dwie gminy, jak również dwa powiaty, więc miejmy nadzieję, że uda się złożyć ten wniosek, otrzymamy, będą środki na to, no i oczywiście się uda zrealizować.
Następna sprawa, o której Państwu chciałbym poinformować, to jest sprawa wznowienia kursów busów na linii Iwkowa, Nowy Sącz i oczywiście z powrotem. W tej chwili już od tego tygodnia kursują te busy. Jest to 5 kursów, natomiast co do szczegółów, o której, to proszę sprawdzać to na stronie internetowej firmy Coltrans, z tego względu, że tam jest sytuacja dynamiczna i tam te godziny przyjazdu, odjazdów się zmieniają, są dostosowane do potrzeb, jakie mają pasażerowie. W związku z tym no, nie podaję tych godzin i proszę Państwa o to już indywidualnie sprawdzać sobie, żeby po prostu nie było niespodzianek. Następna sprawa, no to finisz zrzutki. Jak Państwo już doskonale wiecie, rodzina z Porąbki Iwkowskiej spotkało ją poważne zdarzenie, a mianowicie pożar części domu. Zorganizowaliśmy zrzutkę, no jestem zaskoczony zainteresowaniem i hojnością. Ponad 340 osób dokonało wpłaty. Zebrane jest ponad 40 tysięcy. Zostało jeszcze 2 dni. Jak ktoś jeszcze chciałby się dołączyć, to zapraszam. W następnym tygodniu będziemy chcieć przekazać te pieniądze, żeby już rodzina mogła po prostu wrócić w pełni do swojego domu, żeby mogła normalnie funkcjonować. I w tym momencie dziękuję wszystkim, którzy się zaangażowali, którzy przesyłali, udostępniali, dzięki którym udało się taką kwotę zebrać. To też jest pokazanie naszej solidarności z drugim człowiekiem, z osobami, które są w potrzebie, że nie jesteśmy obojętni. To jest taki dobry przykład na właśnie współpracę, na naszą taką solidarność ludzką, lokalną. Następna sprawa, to Państwo pewnie już wiecie, zresztą trochę widać, są otwarte zakłady kosmetyczne i fryzjerskie. Można korzystać, możemy sobie poprawić swój wizerunek zewnętrzny, w związku z tym no, trochę myślę, że się już lepiej czujemy. Kolejny tydzień, słowo, przesłanie, jakie nam powinno przyświecać, jakie bym proponował, to może życzliwość. Nic nie kosztuje, a może dać dużo. W związku z tym bądźmy życzliwi, jesteśmy życzliwi. Dziękuję.